No cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. Jest to już odcinek 65. No i cóż, zacząłem w głównym menu. Pewnie dlatego tekstu. Jestem dość ciekawy. Na taki jeszcze nie trafiłem. Ale dobra, lecimy z tym koksem. Pomyślałem, że zacznę w głównym menu gry. A dlaczego nie? No i cóż, szok. Tak. Kto widział tyle owiec na zapisie single player? No tak, oto moja hodowla owieczek. Piękna, nieprawdaż? Dość kolorowa. No i występuje tu naprawdę większość kolorów barwników. Dobra, do rzeczy. Albo dobra, może nie. Wskakujemy do owiec. Mam tutaj skrzynkę, oczywiście z wełną. A z czym by innym? Tak samo tutaj. No i cóż, zbieram sobie tę wełnę, zbieram. Bardzo fajnie. No i jest tutaj chyba ze 100 owiec, nie liczyłem, bo nie mam jak. Trawę mi już brakuje, no i jestem bardzo zadowolony, bo to strasznie szybko tą wełnę się zbiera. Mam także duże pole, troszkę je powiększyłem od ostatniego odcinka. Rozmnożyłem także kilka krów. Proszę bardzo. No i powiem wam coś takiego. Zastanawiam się, czy nie zlikwidować... myślę, że tam jajko jest. Zastanawiam się, czy nie zlikwidować farmy świń. Dlaczego? No właśnie. Powiem wam, że z krów jest o wiele więcej mięsa i do tego jeszcze wypada tam skóra. Tak więc, słuchajcie, świń. Jak na razie nie rozmnażałem. Wszystko na krowy brałem i na owce. No ale cóż, myślę, że zbuduję jakąś fajną zagrodę dla tych wszystkich zwierzątek. No i wybaczcie, niestety dzisiaj nic nie będzie z tymi farmami właśnie. Jeszcze nie. Ale mam na to czas, właśnie mam tutaj jajeczka. 7 jajek, no cóż. W miarę. Kura. No nie, zleciała. Widzicie, tutaj nie można rzucać jednak jajek. Haha. Czyli schody są potrzebne. Wybaczcie. Tak musi być. Naprawdę, mi się te schody podobają, no. Tak jakoś się do nich przyzwyczaiłem. No cóż, niech zostaną. Według mnie wyglądają całkiem fajnie. No wybaczcie, no cóż. Dobra, teraz chodźmy do naszej chałupy, którą nieco przerobiłem. Gdzie ona jest? A tu. Ja tu mam jakąś jaskinię? Ha? Holy shit. Jaskinia. Dobra, nieważne. Fajnie, nie wiedziałem o tym. Troszkę przerobiłem naszą haciendę. Proszę bardzo, wchodzimy i... Patrzcie, sufit ze złota. Ściany ze stone bricka. Tak, dwa łóżka, patrzcie nawet. Pożywienie. Bogactwa. Diamenty i slime ball. Magazyn. Proszę bardzo, tak wygląda magazyn. Zużyłem całe złoto, które posiadałem. Jak na razie nie jest mi potrzebne, tak więc... sobie tutaj położyłem. Kiedy będę potrzebował... Aha, zamknięte drzwi. Kiedy będę potrzebował, po prostu wezmę to złoto. No i tak. Ten odcinek będzie coś w stylu odcinka Podziemne Ogrody. Dzisiaj wybuduję dość duży projekt. Pokażę wam tylko zarys tego projektu, czyli kilka chwil zbudowania. A następnie zajmiemy się, a raczej ja sam zajmę się, realizacją reszty projektu. I oczywiście na koniec będzie pokaz całego projektu w postaci oczywiście filmu. Myślę, że z przyjemną muzyczką. Tak więc cóż, mam nadzieję, że pomysł wam się spodoba na dzisiejszy odcinek. No i projekt będzie dość skomplikowany. Myślę, że w opisie do tego odcinka, albo raczej w... ojejku, wyleciał mi z głowy. W nazwie tego odcinka, no właśnie. W nazwie tego odcinka pewnie wiecie już, co to jest. Jest to świątynia. Świątynia Excalibura. Excalibur, dlaczego Excalibur? No cóż, zobaczycie, nic nie mówię, co to będzie za projekt. Jednak pod koniec tego odcinka będziecie wszystko już wiedzieć. Nie, zostawcie suwak, nie przesuwajcie. Oglądajcie to, co jest.
No dobra, jestem ciekaw, czy ktoś miał takie zamiary. A jak ktoś przesunął, to źle, to bardzo źle. Dobra, lecimy do tego pokoiku. Albo nie, wybaczcie. Chciałbym jeszcze kilka rzeczy ogłosić. Tak, w odcinku 63 chyba powiedziałem, że będę budował domek. Tak, i wiele osób przysłało mi naprawdę zdjęcia, obrazki, projekty, save'y nawet, jak to wybudować. Jednak tak, już na wstępie mówię, proszę, nie przysyłajcie mi save'ów, tylko obrazki, bo naprawdę tych zapisów gier mam już dość sporo. Sprawdziłem je wszystkie od was, jednak wolałbym, żeby to były obrazki. Sprawdzam je się sprawnie i mam czas na odpisanie na wiadomości reszty użytkowników. No i proszę was, żeby, jeżeli oczywiście chcecie, przysyłać to obrazki domów. No i jeszcze jedna sprawa. Tak, mówiłem, że dom będzie jakiś taki okrągły, żeby miał wyjścia na cztery strony świata. No niestety teraz zmieniam to zdanie. Uważam, że dom będzie znajdował się na latającej wyspie. Tak więc możecie wysyłać mi przeróżne projekty mieszkań, własnych mieszkań, screeny z Minecrafta, co tylko wam przyjdzie do głowy. No i tak. Powiedziałem nawet w poprzednim odcinku, że wybrałem pewien projekt. Jednak nie do końca, bo teraz moje plany się zmieniły i ten plan legł w gruzach, że tak powiem. Tak więc przysyłajcie nadal swoje projekty, ja tu czekam na was. Tak, wiadomości prywatne mi przysyłajcie. No i dziękuję za wszelką aktywność. Dobra, tak więc myślę, że wszystko jest wyjaśnione. Myślę, że projekt, albo raczej konkurs, ten kto wygra będzie wpisany do Halisław. Konkurs będzie rozwiązany w odcinku, kiedy będę budował ten dom. Sam nie wiem, kiedy to będzie. Może za 4, może za 3 odcinki. Tak więc wybaczcie, ale macie dużo czasu na zbudowanie tego domu. Myślę, że około 2 tygodni, tak więc bez problemu. A tymczasem idziemy do swojego domku. I mamy tutaj pokój. Da. Wchodzimy. Przedmioty na odcinek 65. Skrzynka. Dobra. Pokój z wełny. Mamy jej pod dostatkiem. I teraz tak. Co my tu mamy? Wełnę. Dużo wełny. Stone, który myślę, że także mi się przyda. Dirt do robienia pewnych rusztowań, wieżyczek. Woda, zobaczycie, a raczej wiadro. Wodę nabrałem przypadkowo. Torcz, pochodnie. Łopata, kilof. No i oczywiście drewno, które to jest po prostu podstawa. Drewno musi być. Dobra, w takim razie wybieramy się teraz w pewne miejsce. Pewnie już wam znajome. Myślę, że nawet ze wcześniejszych saveów, które już udostępniałem. Tak więc zamykamy. No i cóż, na jeden odcinek musimy się uwolnić od tego miejsca, od tutaj tej wyspy. No i będziemy dość bardzo daleko, w okolicach pierwszej bazy, czyli bazy Homera. Odwiedzimy tamte rejony i myślę, że będzie co wspominać ze starszych odcinków. Tak więc słuchajcie, lecimy do naszej starej bazy. Go!
No, cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie. Właśnie jesteśmy w tym wypasionym miejscu, o którym Wam mówiłem. No i przed chwilą obejrzeliście filmik, który prezentuje, jak tutaj po prostu dotrzeć. No i cóż, z mojej ostatniej bazy z czwartego sezonu jest to naprawdę długa droga. Jednak portale mi nieco w tym pomogły. No i cóż, opis terenu. Albo raczej moje plany, co tu zamierzam robić. No, oczywiście, będzie to świątynia Excalibura. No i sam Excalibur będzie wbity w tą górę, jednak nic wam nie mówię, jak to będzie, zobaczcie pod koniec tego filmu. Nie, nie przewijajcie. Spokojnie. Tak więc słuchajcie, co by tu jeszcze mówić? Tutaj gdzie ja stoję teraz, jest to jeszcze mapka wygenerowana z Minecraft 1.3, czyli z początku mojej serii od razu. No i tam jest moja baza Homera, bardzo niedaleko stąd, tak więc jeżeli będę potrzebował jakieś materiały, nie będę miał problemu, aby tam się dostać. Proszę, już za tamtą górą jest moja baza, tak więc jakaś mączka kostna, jakieś żelazo, nie ma problemu. Problem jest jednak z innymi surowcami, takimi jak slime bole. No cóż, udałem się do bazy Leaves King z drugiego sezonu i zebrałem kilka slime boli, może nie zebrałem, jednak jeszcze wziąłem kilka ze skrzyni. Okazało się, że miałem jeszcze 39 slime boli bodajże. Wziąłem wszystkie, nie wiadomo ile się przyda. Coś sądzę, że z pistonów będę coś robił. No i tak, jeszcze TNT. Tak, TNT z mojego trzeciego sezonu, bazy trzeciego sezonu, kiedy to budowałem Mob Grindera. Mam dwa z takich TNT. Już wam pokazuję gdzie. No, come on. Pokażę wam, gdzie się zabunkrowałem. Tutaj, w tej skrzyni i jeszcze chyba w plecaczku. Tutaj mam crafting boxa i łóżko. No i cóż, mam już wszystkie materiały, które potrzebuję. Tak więc cóż, co tu jeszcze dużo gadać? Pnącza, właśnie, skąd ja mam te pnącza? Otóż, okazało się, że za tą górą jest już koniec tej mapki z wersji 1.3. I za tą górą od razu jest bagno, tak więc świetnie. Mogę sobie po prostu teraz to przyczepić, to się akurat rozrasta. No i fajnie, bo pewnie mi się przyda. Oj, czy czegoś nie zapomniałem? Tak samo mączka kostna. Tak, ja to już tutaj sam posadziłem tą trawę. A to dlatego, że tu po prostu jeszcze trawy nie było w Minecraft 1.3. No i cóż, teraz się z wami... teraz się urywam, że tak powiem. Zamykam się. A wy będziecie mogli oglądać moją pracę, no i zapewne efekt końcowy. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że projekt mi się uda. Wiem jednak, że projekt będzie dość duży, tak więc... No cóż, chciałbym się nad nim postarać. Myślę, że będzie to projekt sezonu, czyli jeden z takich z większych projektów w tym sezonie. No i świetnie. Oczywiście jeszcze zostanie nam latająca wyspa. Jednak to zostawiam sobie na później. Z tą latającą wyspą powiem wam, że będzie takie troszkę pieprzenie się, że tak powiem. No bo kurde, to naprawdę... Nie ma może tam żadnej zasady, żeby to zbudować, jednak to stawianie klocków, to wszystko, nie chcę, aby była za mała ta wyspa, tak więc troszkę będzie takiego nudzenia się, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, teraz to buduję, no i życzę wam miłego oglądania.
No tak, projekt został ukończony. Wymagał on ode mnie naprawdę wiele trudu, wiele czasu, jednak myślę, że opłaciło się. Oczywiście dla was. No i cóż, postanowiłem troszkę zaszaleć. Tak więc życzę wam miłego oglądania. Oglądania moich wyników pracy. Zapraszam.